Witam ponownie i bardzo serdecznie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Jest z nami pan generał brygady, pilot Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, tak obserwujemy tę kontrofensywę na froncie ukraińskim. Właśnie nie wiadomo, czy ona się już zaczęła, czy się nie zaczęła. W każdym razie to mozolnie to idzie, to nie są filmowe manewry odskrzydlające wielkie masy wojska. No, wojsko ukraińskie odbija trochę tego terenu, ale to idzie dosyć powoli. No, ja mam swoją teorię na ten temat i jest to bardzo ciekawe podejście, ponieważ w historii rzadko zdarza się, aby tak bardzo dbać o swoich żołnierzy. Do tej pory, czy to pierwsza, druga wojna światowa zupełnie inaczej traktowała. Obecnie widzimy, że dlatego to nie idzie za bardzo do przodu, bo oszczędzają swoich żołnierzy Ukraińcy. Ale jednak chyba powiedzmy sobie tutaj kilka takich ciekawych wątków, które się pojawiły dosłownie od kilku dni. No cóż, rzeczywiście operacja ofensywna, ona idzie. To, powtórzę to za generałem Załużnym, który wyraźnie powiedział, że to dowódcy określają zadania, stawiają sobie odpowiednie cele i te rozkazy idą do wojska. Wojsko je wykonuje rzetelnie. A to, że czy 500, czy kilometr do przodu się posuwają w ciągu kilku dni, to świadczy o tym, że dowódcy zarządzają tym koszt-efekt, czyli bardzo oszczędzają żołnierzy. Amunicja i sprzęt oraz systemy, którymi dysponują zachodnimi, na tyle precyzyjnie wykonują zadania, że pomalutku jak gdyby postępują do przodu. Choć z tego można wysnuć pewien ciekawy wniosek, w dalszym ciągu go będę przekazywał, że szukają dziury w systemie obrony rosyjskiej, tych słabych punktów. Te słabe punkty, one się pojawiają, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Instytut Studiów nad Wojną oraz sam sztab generalny ukraiński twierdzi, że na czterech kierunkach prowadzone są działania zaczepne, jak gdyby właśnie w tym kierunku, aby stworzyć warunki do odkrycia się rosyjskiego systemu obrony, to widzimy, że chodzi tutaj od Chersonia poprzez Zaporoże jako drugie, trzeci Donieck i czwarty na wysokości Ługańska. Są to kierunki, w których najwięcej sił bierze udział ukraińskich. Na dzień dzisiejszy stwierdzono obecność co najmniej czterech brygad. Jeżeli popatrzymy dalej, chyba sprzed dwóch dni taka informacja się tutaj pojawiła. Być może, że ona nie powinna za bardzo szczegółowo się pojawiać, ale w rejonie Melitopola oraz samego Doniecka pojawiły się bardzo znaczne siły i grupy, nazwijmy to partyzanckie, ukraińskie. To są tereny, które są rzeczywiście pod kontrolą, czy monitorowane są przez samych Ukraińców. Daje to pewien obraz i pewną nadzieję, że być może to są te właśnie kierunki, na które czekamy na te główne uderzenie, a być może, że również w celu zmylenia przeciwnika, żeby właśnie tak Rosjanie myśleli, że na te kierunki pójdą główne siły. Proszę państwa, na pewno jedno musimy sobie z całą pewnością powiedzieć, że po jednej i po drugiej stronie mamy mnóstwo niewiadomych i mnóstwo informacji, które będą mylące. Dlatego cóż, autorytatywnie można tylko stwierdzić to, co już zaistniało. Co zaistniało zatem? Otóż
prawie 40 kilometrów na dzień dzisiejszy odzyskano po raz pierwszy tych terenów, które do tej pory od 2014 roku uważane były, że zaanektowały, Rosja zaanektowała je i uważane były przez Rosjan jako już ich rdzenne, ponieważ tam próby głosowania jakoby miały udowadniać, że to są rosyjskie. To nie jest za dużo, ale jeżeli przyjmiemy, że na tych głównych kierunkach, czyli w rejonie właśnie Chersonia oraz w rejonie pomiędzy Zaporożem a Donieckiem najwięcej odzyskano terenu, to śmiało można dzisiaj stwierdzić, że pierwsze linie obrony rosyjskie zostały przez Ukraińców pokonane. Jeżeli w dalszym ciągu, wiedząc o tym, że Rosjanie przygotowali 3 linie obrony i umocnień inżynieryjnych, plus oczywiście w tym wpisane są pola minowe, to najprawdopodobniej jako były szef wojsk aeromobilnych z całą pewnością puściłbym tego typu pododdziały, które przeskoczą jak gdyby oczywiście pod osłoną lotnictwa, być może pod osłoną całego szeregu systemu ognia ukraińskiego, przedostaną się poza linię obrony rosyjskiej i stamtąd od tyłu powinni zaatakować. No cóż, zobaczymy, będę sekundował, aby tego typu działania pojawiły się. Jeśli się pojawią, będą świadczyły o tym, że oto mamy do czynienia po raz pierwszy z możliwą próbą głównych sił, które będą podążały w kierunku granicy wschodniej do roku 2014, aby przeciąć wojska rosyjskie. Tymczasem pojawiły się takie informacje o możliwym, ostrożnie trzeba takie informacje podawać, ale dlatego mówię o możliwym forsowaniu Dniepru przez siły ukraińskie. Tam Ukraińcy mają już kilka przyczółków po wschodniej stronie Dniepru. Czy to pan generał ma jakieś potwierdzenie tych informacji i czy jakie to ma znaczenie? Możemy przypuszczać, że Rosjanie bardzo przejęli się tą informacją. Natomiast co o tym może świadczyć? Świadczy o tym chociażby wydane polecenia czy rozkazy tych naczelników miejscowych, którzy w imieniu naczelnego dowódcy rosyjskiego wydają nakaz rekwirowania łodzi rybackich, pontonów i wszystkiego, co się rusza w tych brzegowych miejscowościach Dniepru, aby być w gotowości do transportu żołnierzy rosyjskich lub przeciwdziałania takim, powiedzmy, desantom z zachodniego na wschodni brzeg w wykonaniu Ukrainy. Ja myślę, że rzeczywiście ta informacja dotarła już do Rosji. Boją się rzeczywistych planów Ukrainy. No i to czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, ale to bardzo ciężko jest to przewidzieć. Na pewno musimy chyba dokonać pewnego takiego podsumowania, bo skoro w dniu dzisiejszym prezydent Zełenski powiedział, że zniszczonych zostało ponad 3000 celów powietrznych rosyjskich i w dalszym ciągu czują, że ta obrona przeciwlotnicza, ona musi potęgować jak gdyby stawiane zadania i cele Ukrainy, to widać, że pomału, bardzo wolno, no nie wiem, z takim wyliczeniem może, żeby w ciągu 2 miesięcy jednak ruszyło to do przodu, a nie tylko stwarzało warunki walki pozycyjnej. Na pewno po sprzęcie, który ściąga Federacja Rosyjska oraz tych rozkazach czy poleceniach przygotowywania łodzi rybackich, no widać, że chyba nie grzeszą nowym sprzętem i ilością tego sprzętu, więc sięgają już po bardzo dziwne i karkołomne wręcz metody
czy sprzęt archaiczny, który no, będzie miał być może za zadanie, cóż, stanowić tarczę jakąś przeciwko siłom ukraińskim. Bardzo dziwne to są Panie zabiegi. Generale, tymczasem no, zbliża się bardzo ważny szczyt NATO w Wilnie. Tam mogą zapaść no, te rozstrzygnięcia o charakterze strategicznym. Czego Polska powinna oczekiwać po tym szczycie? No, z całą pewnością wzmocnienie tych wszystkich celów położonych w Madrycie. Te wszystkie zadania, bo to był jednak bardzo historyczny moment madrycki, w którym padły niesamowicie mocne stwierdzenia, łącznie z określeniem, kto jest tym rzeczywistym, prawdziwym wrogiem. Również o możliwości wstępowania do Paktu Północnoatlantyckiego, gdzie będzie być może finalizowanie Szwecja, czyli kraje nordyckie. Natomiast czy tutaj będzie dotyczyło to również Ukrainy, mam wiele wątpliwości. Natomiast... Znaczy, to, bo głównie Niemcy mają wątpliwości, ale właśnie, no, jaki układ geopolityczny, jakie gwarancje dla Ukrainy, oczywiście najlepszą gwarancją jest wstąpienie do NATO, ale da stabilność i bezpieczeństwo również Polsce, bo wiemy, że... Tak, ja bym tutaj dodał bardzo ważną rzecz. My jesteśmy chyba obserwatorami w tej chwili właśnie tych wykonania tych zadań, które nałożono w Madrycie, czyli z batalionowych grup bojowych, brygadowe grupy bojowe, tworzenie jako grup szybkiego reagowania i wyższej gotowości bojowej. Zauważmy, że w krajach Litwa, Łotwa, Estonia nagle pojawiły się wzmocnione pododdziały natowskie rzędu właśnie brygady. Więc jak gdyby jest to realizowanie tych ustaleń madryckich, to będzie miało bardzo duże znaczenie, dlatego że ten teren, łącznie z te trzy kraje, które wymieniłem oraz Polska, one będą stanowiły jak gdyby tą pierwszą, najważniejszą linię obrony flanki wschodniej. Z całą pewnością będziemy mieli tutaj do czynienia z tym momentem, który nie tylko jako odstraszenie, ale jako rzetelna i ważna grupa bojowa pojawi się w tych czterech krajach, na dobrą sprawę, które są najbardziej chyba dzisiaj objęte troską NATO. Panie generale, premier Mateusz Morawiecki zgłosił wniosek Polski o przystąpienie do programu Nuclear Sharing, czyli udostępniania broni atomowej krajom, które takiej broni nie mają. Jak pan generał patrzy na tę sprawę? No bo też jest sporo głosów takich, że no broń atomowa w ogóle jest B i nieładna. No tyle, że byłbym zobowiązany, gdyby to najpierw Władimir Putin do takich wniosków doszedł. No cóż, z całą pewnością tego tematu czy tej dziedziny również będzie dotyczył szczyt w Wilnie, ponieważ chyba tam padnie wreszcie to sakramentalne, że zrywamy z tym układem z 1997 roku. Ale na pewno musimy sobie otwarcie powiedzieć, że skoro w programie Nuclear Sharing uczestniczą państwa Unii Europejskiej, czyli Belgia, Holandia, Niemcy, Turcja i Włochy, to dlaczego miałaby nie wejść do programu Polska? Warto chyba też przypomnieć, że sam program to pamiętająca czasy zimnej wojny inicjatywa, która polegać ma na udostępnianiu przez Stany Zjednoczone sojusznikom z NATO broni jądrowej.
No, Polska ma takie miejsca, które być może, że w ramach rozmów, które do tej pory się toczyły, takie miejsca zostały wskazane. Moim zdaniem Polska spełnia te warunki, spełniamy wymagania tego projektu. Natomiast nie ma jeszcze, jak to określono, nie ma decyzji na temat rozmieszczenia w Polsce, czy nie podejmowano rozmów na ten temat. Ale myślę, że jednak rozmawia się o tym. Kiedy nasz premier zgłosił, że Polska widzi wielką potrzebę przystąpienia do programu Nuclear Sharing, odezwały się oczywiście głosy nie tylko rosyjskie, ale również o dziwo właśnie państw natowskich, które jak gdyby boją się być może, że spadną do roli jak gdyby drugorzędnej, jeśli na przykład z Niemiec do Polski przeniesione by były głowice jądrowe. No, trzeba powiedzieć również, że ciekawostką jest to, że nośnikami, nościelami takiej broni mogą być na przykład F-16, gdzie Polska takie posiada. Niemcy na przykład nie posiadają F-16 do przenoszenia bomb B-61, tych słynnych. Ale już jeszcze wykorzystuje te swoje stare z okresu zimnej wojny maszyny Panavia Tornado i IDS-y tak zwane. No, stare 60-letnie samoloty, natomiast my mamy nowe, nowoczesne i za chwilę będziemy mieli F-35. Więc tak na dobrą sprawę mamy gdzie rozlokować, mamy nosicieli. No i cóż tutaj dużo mówić, czekamy tylko na sygnał. Myślę, że ten sygnał, można spekulując tylko, bo nie dowiemy się aż do 11-12 lipca, jak to naprawdę się zakończy, ale myślę, że w tej materii być może pojawi się jakieś zielone światełko. Światełko zielone w stosunku do Ukrainy na przykład może się pojawić, że tak, jest wola o wstąpieniu Ukrainy do NATO. Natomiast myślę, że jednak chyba decyzji na ten temat za bardzo nie będzie, bo już byłyby pewne przecieki po spotkaniu w Hadze, gdzie był nasz prezydent i na ten temat rozmawiali bardzo szeroko. Panie generale, jeszcze na koniec krótko, bo czas nas goni. Na Białorusi pojawiła się grupa Wagnera, czyli grupa pana Prigożyna. No 8, tak się szacuje, 8 tysięcy morderców. No to jest poważny problem, ale czy to jest problem również taki stricte militarny? Czy możemy sobie wyobrazić jakieś takie uderzenie, no już stricte wojskowe z ich strony? No, jeżeli grupa Wagnera przemieści się, jeżeli zostaną wydane takie polecenia, to z całą pewnością mogą wziąć udział jako grupy dywersyjne lub wmieszać się w migrantów, którzy będą szturmowali naszą granicę czy granicę naszych sąsiadów. Jeśli chodzi o działania bojowe, nie wyobrażam sobie takiej grupy. Oni nie są skoordynowani praktycznie z jednostkami wojskowymi Federacji Rosyjskiej, w związku z czym tylko tego typu zagrożenia możemy odczuwać. Oczywiście, że są to bardzo niebezpieczne założenia, jeżeli miałyby się pojawić, ponieważ ci ludzie są bezwzględni, oni nie mają żadnych zasad. U nich liczy się tylko i wyłącznie realizacja celu, a tym celem może być przełamanie granicy polskiej. My jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Nawet wzmocnienie sił, które odbyło się kilka dni temu, może świadczyć o tym, że nie boimy się, ale na wszelki wypadek, jak to mówią, dmuchać na zimne trzeba i trzeba być zawsze w gotowości bojowej numer jeden. Bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza za tę puentę. Pan generał Dariusz, generał brygady, pilot Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych, był gościem programu Republika. Po południu kłaniam się, panie generale. Dziękuję uprzejmie. A państwa zapraszam na krótką przerwę.